niedziela, 7 lipca 2024 roku. Gdynał, granica polsko-czesko, Kiesi prusko-austriacko, a i Kiesi też polsko-niemiecko przez pora miesięcy w 38 i 39 roku. A i do niej też niemiecko-czechosłowacko przed II wojną światową, przed 38 rokiem. Także granica tutaj była zawsze, ale zmieniały się no, państwa graniczące. Bo no i przód wszystko należało do Czech. Po tym już przychodzi rok. No, XVIII wiek, dajmy na to, nie pamiętam, który dokładnie rok. Wojny Śląskie. Tam za mostem, za rzeką jest Austria, Austro-Węgry, a tutaj Prusy. W tym czasie powstaje ten most. Jest to most kolejowy oczywiście. To nie jest most drogowy, no kolejowy. I potem przychodzi rok 1918, taki umowny rok, tam jest Czechosłowacja, tutaj jest Republika Weimarska, czyli Niemcy, które potem się robią trzecią Rzeszą. Przychodzi październik 1938 roku, tam jest Polska, tutaj dali są Niemcy. Przychodzi 1 września 1939 i wszędzie się robią Niemcy. Potem rok 45 i tam jest Czechosłowacja, tutaj Polska. Rok 93, tam jest Republika Czeska i tu jest Polska i tak to jest jednak do tej pory. Tak więc witamy Was na granicy. Oni tu chyba chcą parkować. Witamy Was na granicy i zaczynamy Gnał Rajza. Mam nadzieję, że pogoda nam nie będzie torpedowała tego wszystkiego, że będzie ok, chociaż jak wiemy ciulnęło i może być trochę słabo. O, mamy pierwszego kesza. Wiecie, ale ten kesz został totalnie pomasakrowany. Tutaj leżą jego szczątki. Także zgłosiłem, że należy to przeserwisować. Jak widzicie właśnie takie kesze, to zgłaszajcie, bo w tym momencie ktoś to uzna, że to jest śmieć i będzie naprawdę źle. Więc że to tutaj dom, ale albo może tam dom będzie. Nie. Tak nie było widać. Tam to ukryłem. Więc właścicielowi zgłosiłem, że należy to przeserwisować. Widzicie, jest kofola. Zaczynamy od cash obraniu, także spoko. Nie pokazuję okolicy, żeby nie zdradzić lokalizacji, ale jest fajnie. To jest Gnał Zomek we chałupkach, bardzo ładny, z herbem. Jest i tu park. Są tu rozmaite makiety większych ząbków. Między innymi jest Zomek Sołkowskich z Bielska, jego makieta. Także naprawdę park bardziej takim stylu angielskim. A Zomek naprawdę fajny. Kiesi był długo taki zaniedbany. Widzę, że jest renowacja, więc naprawdę warto się tu wybrać i chociażby na kesze. Ale kajsom to mu nie powiem. Są tu dwa, jak na razie.
Jeśli chodzi o parkowanie, no to nie wiem jak tu jest na terenie tego ZOMK-u. Tutaj jest jakoś restauracja. Parkowanie ją mam zawsze pod tym dachem tutaj w chałupkach na starym przejściu granicznym, więc nie powinno być z tym jakichś problemów. Słuchajcie, tutaj Zek przeczytał, że parking tylko dla klientów. Jak cenikierzy to chcą 8 stówek zapłacić, więc jeżeli nie chcecie zapłacić, to genau tutaj, tam sam hanej jest parking pod dachem, więc można tam zaparkować. Słuchajcie, nie wiem co się mi godo po angielsku w telefonie. Wyłączyłem go i sprawdzę czy mi Garmin będzie działał w takim układzie. Ale widzę, że Garmin chyba niestety nie działa. Zobaczymy, ujademy kawałek, to zobaczymy. Nie, Garmin działa. Już my są genau na granicy, centralnie. Jadymy. Rzeczpospolitą Polską żegnamy. Dzisiaj większość trasy u naszych sąsiadów w Czeskiej Republice. Odra płynie tutaj jeszcze po czeskiej krainie, za chwilę po polski. Ten most był częściowo wysadzony, także to nie jest tak widać. Warto tutaj się zatrzymać. Tutaj mamy tak zwane cykloboksy, czyli możecie se rower schować do takiego garażu, iść połazić po mieście i potem zaś go odebrać. Fajna sprawa, co mnie w starym Bochuminie jest rynek. My tu piesi po mięso jeździli jeszcze za starych czasów. Był pociąg Cuk do Bochumina i się tu jeździło. Garmin, słuchajcie, działo bez załączonego mobilniuka, także jest to naprawdę fajna rzecz. Z tym, że on jakoś tak ciulato trochę działo. Ale nie, jest ok. Działo. Wygląda na to, że chyba on ma jednak swojego GPS-a wbudowanego. No tym, że nie wiedział, a mam go już ponad rok. No słuchajcie, ja się na letnio ubrał dzisiaj, a jest ino 19 stopni, słuchajcie. Więc trochę ciulowato. Będzie mi troszkę zima, ale w razie czego mam przeciwdeszczowo jakla ze sobą, więc nie powinno być tragedii. Ale numer, no. Ja się tu na falę upału szykował na hyc, a tu taki numer. Jadymy na Antoszowice. Tutaj jeszcze w parking. Jakby kto nie wiedział, można zaparkować. A tam jest ta droga do tych cykloboksów. Trasa rowerowa.
Co to za absurdy tutaj są? Na placu wpadek od 14 do niedzieli. Aha. Czyli nie dotyczy piątku od 14 do niedzieli. Do 22. No dobra. No to taką trasą co pojadymy. Odezwiemy się kajdaj. Tak, oto ścieżka rowerowa nad Odrą. Ja tu już kiedyś jechał z Mariolą, ze siostrą. No na tej chwili może zapomnieć o rowerowaniu, o jakiejkolwiek aktywności. Chyba że nie wiem, jakiś e-sport albo co. Chociaż to nie mogę tego nazwać sportem, e-sport. Dobra, tam jest rzeka Odra, tam jest autobana. Także fajnie, fajnie, super, tu mamy jakiś staw. Nie widzę, ale za tymi krzakami gdzieś jest. Tutaj se pan Luce. O, teraz była aktywność, jest dobro. Nie wiem czy to widzicie, ale na tych lampach są bociany i jak się żaden z nich nie poruszał, to ja myślę, że to jest sztuczne. A to jest autobana D1, czyli kontynuacja polskiej autobany A1. A tu mamy taki staw jakoś i przystań. Tam jeginał sam Hanej i jak ten kościół ja. Także fajna sprawa, tu w ogóle fajna ta droga rowerowa jest. Kesza już mu 4 znalezione, słuchajcie. Naprawdę rewelacja. Tam coś się kopci, no ale będziemy jechać przez Ostrawa, więc to jest jedno z największych miast w Republice Czeskiej. A położone nie w Czechach, no na Śląsku i na Morawach częściowo. Także my przez te Morawy troszkę przejadymy, więc będzie pierwsza rajza na Morawach. Powiem wam, że się Pieruńsko-Teroski zlęknął. Widzicie to tam? Wygląda jakby to była jakaś trąba powietrzna. Na szczęście to żadna trąba nie jest, ale identyczny wygląd, taka nasada jest. To jest para z jakiegoś tutaj zakładu. A więc ja już wiem, czemu tu jest tak zamroczone, bo oni tych chmur narobili. Tutaj mamy Odra. I taka fajna ścieżka. No i tutaj są my na Śląskiej w Ostrawie. Mamy średni teginał. Ostrawa Chruszów, czyli Gruszów to będzie chyba po polsku, po naszemu. Tutaj już tak za bardzo nie będziemy tego tłumaczyli, bo się nie do... A tutaj genau mamy Odra. Tam jakbyście jechali tam po prawej, tam sam Hanej, to tam wjedziecie do takiego muzeum, Landek Park to się nazywa. Ja tam jeszcze nie jadę, ale myślę, że kiedyś się tam jeszcze wybieram. Ja tam był już parę razy w Łuńskich Rokach. Polecam, jak ktoś się takimi górnictwem roztomajtym interesuje, to polecam. Śląsko Ostrawa, ale tam już jest za tą rzeką już jest genau Morawsko Ostrawa i to są już Morawy. Tutaj taki oto bulwar zrobiony bardziej nad tą Ostrawicą, rzeką Ostrawica. Ostrawice po czesku. Z tym, że tu mamy jakieś pozostałości komunizmu. Chruszczówki. No ale tutaj też ta epoka była i to była bardziej surowo. I
Jeśli chodzi o rzekę Ostrawice, no to mamy sytuację taką, że to jest historyczna granica Śląska i Moraw. Ja, to jest ta właśnie rzeka Ostrawica, a za chwilę historyczny moment, jademy na Morawy. Jedno jest pewne, tutaj mamy Śląsk, tam są Morawy. No to słuchajcie, witamy na Morawach. Pierwszy raz w historii, że jest na Morawach, w Morawskiej Ostrawie. To naprawdę. Mamy widać Gnau Śląsk. Jakimś dziedzińcu. Wszędzie chałupy dookoła. To jest wysoko. Jest fajnie szlajbny ten nepożadek, se mnohe mienie odstraniuje, jestli że ty, którym se nepożadek hnusi, opuszczaj ludzką społeczność, a ukrywaj se na pustych nebo innych samotach. Jan Amos Komenski, Via Lukis. Bałagan jest znacznie mniej usuwalny, jeśli ci, którzy nie robią tego cały czas, brzydzą się bałaganem, opuszczają społeczeństwo ludzkie i szukają schronienia na pustyniach lub innych odosobnieniach. No proszę. No to taki bardziej bym powiedział. Morał. Tu jest napisane Sejmyte, co to jest stary ratusz. No, tutaj mamy tak. No fajnie to jest szalone. Widać, że to takie stare miasto, te kamienice takie stare. Piękne to je. Spokojnie. Thank you.
Tutaj mamy jakiś link, ale szwajbnyte po łacinie. Jest to pięknie. Noża betonoza. No, powiem wam naprawdę, piękny kościół. Fajnie to tu wygląda, ale jest zawrzyty, bo oni tam chcą wyjść, a się nie da. Naprawdę, rewelacja. Krzyż taki potężny. No naprawdę ładnie to tu wszystko odnowione, te stare kamienice. Naprawdę, jeszcze ten by tu odnowić. Sylwesko-ostrawskich rad. Czyli to jest zamek śląsko-ostrawski. Ale słuchajcie, na co się na tym widzicie, glajzy są na asfalcie. Ugenał jedzie banka. Jedzie sam banka w Ostrawie. Widać, że to je porządnie porobił. Tego jeszcze tutaj w Czeskiej Republice nie widział. I dalej Morawsko-Ostrawa. Tutaj mamy zakłady chemiczne w Ostrawie. Te zakłady chemiczne, one były zalote w 1997 roku. Odra je tutaj zaloła. No i bez tuż był problem. My o tym słyszeli, że tutaj są te zakłady zalote. I tak czuć tu taką stęchliznę koło tego. No 1997 rok, akurat genau jest rocznica właśnie, jak się to wszystko zaczęło wtedy, ta powódź tysiąclecio. Zaczęło się właśnie tutaj, w tym kraju, w Czeskiej Republice, potem w Polsce i poszło to tak wzdłuż Odry wszystko, aż ku Niemcom. Powiem tak, no Wisła wtedy też wylewała, ale nie było tak jak Odra. Odra wtedy zrobiła mnóstwo szkód, między innymi zaloła Racibórz, Opole, Wrocław. Tam potem już nie było tak źle, bo Niemcy otwarli swoje poldery. Ja to bardzo dobrze pamiętam, miałem wtedy 12 roków, ale pamiętam to bardzo dobrze, tę powódź. W 97 roku. A tutaj jako ciekawostka wam powiem, że tutaj jest genau fana Chińskiej Republiki Ludowej po prawej stronie, więc Chińczyki to tu chyba mają, skoro tak to wygląda, że ta fana tutaj jest. No i oczywiście po lewej stronie czesko fana, nie? Ostatnio nasz prezydent, mój to na pewno nie ma prezydent, Duda był w Chinach, także nasi też tam coś się Polacy zbratali z Chińczykami, chociaż wiadomo, że Chiny to jest taka oś zła, bym powiedział, razem z Iranem, Rosją, tam tymi inkszymi Białorusiami, to jest taka oś zła, można powiedzieć. Czy Korea Północna jeszcze do tego oczywiście, ale nie będziemy się bawić w politykę. Ja, tu mamy u sołtoku Odry a Opawy. Tutaj tutaj rzeka Opawa wlatuje do Odry. 212 metrów. Nie wiem, o co to chodzi. Tutaj mamy szlaki do Łażenia Piechty, Świnowska Ławka, czyli Świnowska Ława, na Honculi Odpoczywka i Zdebnik u ZST,
Lochotecki jest, czyli Ligotkicki, tak to po polsku chyba było. Hornickie Muzeum Landek, no to jest to, o czym żeśmy godął, jak żeś tam jechał do Ostrawy. Stary Bochumin to jest ten rynek, kiedy żeśmy pokazywał, kaj te cykloboksy tam są, garaże rowerowe. Hosztalkowicami, Alchotku, Choteczki jest, Bobrowniki, Hosztalkowice. Tamta góra się tak nazywa właśnie, Hosztalkowice. Ta kępa w zasadzie, u rzeki Opawy, dalej po Modrze, Martinów, Hosztalkowice, Bobrowniki. I mamy tutaj taki oto właśnie znak. Ale to jest rzeka Odra. Odra? A może Ostrawica? A może Opawa? Nie, to jest Odra. I słuchajcie, tu my są na Morawach, ale tam już jest Śląsk, dali Śląsk. Morawy tutaj taki robią taki genał, taki klin między śląskimi ziemiami, z tym, że tam już nie ma Śląska Cieszyńskiego, bardziej bych to nazwał Śląsk Opawski. I jeśli o to chodzi, tutaj też była jakaś granica między tymi ziemiami zajętymi przez III Rzeszę i tym Sudetenland, jak to się wtedy nazywało, a protektoratem czesko-morawskim. Bez tuż tam były już Niemcy. Jeśli chodzi o sam ten protektorat, no to nie było państwo, to było taki coś w rodzaju takiego, jakby to powiedzieć, taki prowincji wewnątrz Rzeszy Niemieckiej. Co prawda był tam prezydent, nazywał się Emil Hacha, ale to Czesi tam rządzili, ale to ten rząd taki autonomiczny był bardziej, ale wszelkie rozporządzenia i te rozmaite zarządzenia, co tam mieli, to wszystko Hitler i tak musiał weryfikować. Także niestety tak to wyglądało. Co do samego prezydenta Emila Hachy, no to jest dosyć duże kontrowersje, bo co niektórzy go godają, że to kolaborant, a co niektórzy go dają, że no, wybierał mniejsze zło. Ja bym powiedział, że on wybierał mniejsze zło. Aneksję terenów czeskich no, musiał podpisać Emil Hacha. I on wtedy powiedział, że to nie podpisywał naród, tylko ten skromny Hacha. Ale generalnie rzecz biorąc, to on już był bardzo chorowity i nawet jak był przy podpisywaniu tego układu tam w Berlinie, spotkał się, trafił się z Hitlerem, no i tam w zasadzie zemdlął nawet. W sumie się chłopu nie dziwię, jak się z takim szatanem trafił, to by każdego by szlak trafił. No ale cóż, no taki był jego los. Generalnie rzecz biorąc, to Czechy nie były tak zniszczone w czasie wojny II jak Polsko, więc czy tym mniejszym złym, czy to nie była dobra droga, czy była dobra droga, moim zdaniem była dobra droga, tak czy inaczej, no okupacja była, ale nie było takich zniszczeń jak w Polsce czy Kaindzie. Dobra, druga sprawa jeszcze jest taka, że w tym samym czasie, kiedy na Sudetenland wchodzą Niemcy, to dokładnie wtedy też wchodzą Polacy na Zaolzie. To taki głupi czas w naszej historii był. Kaj po prostu Polacy no, zrobili sobie wroga tam, kaj go nie było. Zamiast razem się z Czechosłowacją dogadać przeciwko Hitlerowi, no to sami między sobą się jeszcze powadzili. No, ale nie będziemy się nad tym rozwijać, bo to jest historia, którą się uczy w szkole, chociaż nie wszystko, ale mam nadzieję, że coś się tu
co niekiedy mi rozjaśniło, że tu była właśnie granica protektoratu Czech i Moraw. A teraz Śląska i Moraw. I są my w Choszczalkowicach. Tutaj mamy widok na Ostrawa. Tam w oddali jest widocznie tak słabo Beskid Morawsko-Śląski. No ale niestety dzisiaj mamy mgła i bez tuż nie widać za bardzo tych gór. Taki oto miejsce odpoczynkowe tutaj mamy, tak, Hazielierski, no jakiś pump truck, no, taka wieżyczka na 5 metrów. O. O, słyszymy, że oni też na roweru. No słuchajcie, jadę se tutaj przez taki lasek w Choszczalkowicach, Ostrawie, a tu oroz mało bych pyskiem nie przywalił w coś takiego, jakieś damskie majtki. No co one miały zakrywać, skoro tu jest siatka? No cóż, takie idiotyzmy też są, aż strach pomyśleć, co tutaj się dzieje w tym lesie. A ty, nie wiem co to jest za szlak, nie mam pojęcia. Tutaj jakaś podobno je cash, więc go poszukam, chociaż w Czechach się niczego nie szuka. No ale to tutaj zastanawia rzeczywiście. No w Ostrawie jest ulica Stodolni, ale żeby po lasach takie rzeczy robić. No i kiedyś że się natknął na taką parę w Czarnolesiu. Byli tak sobą zajęci, że nawet mnie nie zauważyli. Tutaj mamy stanowisko obserwacyjne w Ostrawie na Chladowym Wierchu. No, to za komuny ponoć funkcjonowało od 60 do 80 lat. Więc na 20 lat. Nie wiem czemu. No ale tak to tu w środku ponoć wygląda. A moim zdaniem tu idzie w leś. Do środka ja tam wlazować nie będę. Może puścimy kamerę, ale to jest otwarte. Jest generalnie tylko taki stanowisko obserwacyjne. Ja genau, to mamy rzeka Opawa. Tutaj też była granica prusko-austriacko. Także oczywiście dzisiaj tu nie będziemy szukać, ale może kiedyś w przyszłości. No tak troszkę mi się przypomina droga Pienińsko, nie? O, tutaj też musiał odmuchnąć dość solidnie. Na szczęście tydzień temu po tej rajzie nic wielkiego się nie stało, ale generalnie rzecz biorąc, no tu dmuchnęło. Nie było źle, te upały wtedy odeszły, ale genau bardzo podobna sceneria jak droga Pienińska. Albo też jak się jedzie nad Olzą w Dziećmorowicach. Też takie podobne krajobrazy. No Czechy, oni mają jednak fajne te ścieżki. Teraz mam 7 km przerwy między Kieszami, więc mamy radę. Może jest jeden problem, to mi tu troszkę zaczęło ciulać, też pyrszczyć bardziej. Według radaru
ta pierścionka ma odejść na zachód. Albo mnie trochę jednak dziabnie. Byleby nie było grumów. Jak grumy będą, to będzie źle. Ale chyba raczej nie będzie, bo jest chłodno. Chociaż ja widzicie, ja jest w typowo upalnym rynsztunku. Ja. Ej. Troszkę mi rano wypizgało, ale teraz już tak nie ma źle. No i niestety no. Rozkaną ciulo. Ale damy radę. Będzie dobrze. Będzie dobrze, damy radę. Jest rzeka Opawa. Granica pruska-austriacka. Tutaj była Austria, tam były Prusy. Zawsze wyjaśnię od połowy, to się rozjaśni, to nie będzie luł. Bynajmniej tak myślę. Tu się jakoś rzeczka do niej w lewo. Pewnie no. Jakaś tu był słup prusko-austriacki. Prajska. Prajsko to jest właśnie kraj hulczyński. Czyli to jest ta tajla Czeskiej Republiki, która była przed pierwszą wojną światową na terenie Prus. I tu właśnie była granica. To jest granica też kraju hulczyńskiego i granica prusko-austriacka. Ładny krajobraz, nie? Ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Opawy i na rzepadze. Tu w tym rejonie Czechów rzeki nie był. Jeszcze nigdy. Chociaż w tym, w Huluczy nie byłem. Tamte bunkry Darkowiczki też zwiedzą, ale tu nie. Ale super trasa tu jest, piątka. Trasa rowerowa numer 5. Ale wbrew pozorom rowerzystów nawet dość sporo spotykam. Także nie wystraszyli się tej pogody. Tak jak i ja. Mi jest teraz ciepło, mimo tego, że na mnie cały czas coś tam pryszczy. Pięknie to wygląda. Tam mamy jakieś jezioro. Tam jest ginał jakieś miasto. A mi Garmin pokazuje, że muszę wrócić. Coś mi ciulo, albo i nie ciulo. Ale piękna okolica tu jest. Słuchajcie, byłem na obiedzie tutaj, w tym oto lokalu. No fajna miejscowa taka tutaj jest, naprawdę super. Knedlika żeś zjadł z gulaszem. Naprawdę tutaj można pojeść dobrze. Ja, super. 245 koron, knedlik. Restauracja Pension Kamenec. Także tu możecie pojeść, jak pojedziecie. Ja. No to tam jest ten tam są te Ileszowice. Tam widać Samchane jezioro. To miasto to jest Hulczyn. Piękne tereny. Taka oto kapliczka tutaj mamy. Ja, gościu na gravelu se jedzie. Sprawdzimy, czy je może otwarte. A, zawrzyte.
ale jest tu obraz, kiedy też my mamy w chałupie siostra go ma na ścianie taki podobny. Święta rodzina. Troszkę mi tutaj zapryszczyło. Fligry tutaj latają niedaleko, bo jest przecież lotnisko Ostrawa Mosznów jakieś, nie wiem, z 15 km stąd. I tam fajnie widać, no może nie tak fajnie, ale widać północną stronę. Tam oczywiście pojadymy. A tam Kajsi w tamtych rejonach jo 2 tygodnie temu jeździł tamtym opolskim. Pojadymy do miasta Haj we Śleszku. Ale w tym rejonie ja nigdy nie był. No rozjaśnię się już, bo nie chcę zaś, żeby loło. Tu mamy taki denkmal, pomnik do uczczenia tych no współobywatele, którzy padli we wojnie światowej, jako wdzięczność tych ludzi wszystkich, którzy tutaj mieszkają, żeby też przypomniał pokoleniom, którzy tym następnym pokoleniom, którzy o tych, którzy przeżyli ta straszliwa wojna zakończona oswobodzeniem narodu, no oswobodzeniem przez krasnoarmiejców. Tutaj mamy kościół, ale widać, że tutaj coś się dzieje z tym kościołem, bo sam tyń wszystko leci. No ja sobie tu podjeżdżą pod taką sztajfa. To nie jest raczej dobry pomysł jeść przed podjazdem, ale zobaczcie teraz. Jest ogień. Bajunia. No proszę. A tu pisze, że na pamiątkę wszystkich śląskich wojowników, którzy w czasie II Światowej Wojny walczyli i umierali za nieprzynależność czeskiego Śląska. No czeskiego, no tak się to nazywa tutaj, ale to tak nie do końca oswobodzeni śleskiego utrpeni. Proszę, taki typowo taki komunistyczne dzieła bardziej, ale słuchajcie, co ciekawe, jest śląski oreł na tym. Super. Ale to nie tylko II wojna światowa, bo jest też 1869 rok, jak tutaj ogłosili jakiś polityczny szkolny i gospodarczy przeciwko uciskaniu śląskiego ludu, no proszę. Niektórzy też stworzyli Czechosłowację, a pomnik postawili w roku 1929. No proszę. Super. 1869, 1918, 1938, 1945. Fajna sprawa. Oddawamy z oca oczywiście wszystkim, którzy tutaj padli. Tam jakieś helikoptery i piękny widok na kraj hulczyński, na Śląsk. Pamiętnik Śleskiego Lidu. Super. Piękna rzecz. To się chwali, że się pamięta o czymś takim, chociaż to tak bardziej socjalizmem tutaj w Unii, ale nie ma źle, no. Trzeba pamiętać o tych wszystkich ludziach.
No, fajny widoczek tutaj jest. Tam pojademy. I tutaj widzicie ten dym, ma ten pomnik Śląskiego Ruchu Oporu. Przyszedł tutaj facet z wykrywaczem metali, także prawdopodobnie może i coś się tutaj nądzie. Dobra. Jeszcze raz zoca wszystkim tym, co tu padli. I jademy kajś sam hanej tam. Tam i po tym tam. Tutaj mamy pomnik Denkmal, jak zwał tak zwał, Władysława Wanciury, pisarza czeskiego i reżysera. Także urodzony tutaj właśnie w Haju na Śląsku, a umarł w 1942 roku w Pradze. Pisze, że umrzeł niepokonany. Jak wiemy, 1942 rok, no to oczywiście protektorat Czechimorów, czyli okupacja. No, tutaj mamy na prawdziwy rarytas, wręcz trafili przypadkiem. Betonowa granica, słuchajcie. To jest coś, co Czesi robili przed II wojną światową. Nie da się być, nie wolno nawet. Pisze, że zakazano. Obiekt wojskowy, zęby smoka tutaj są. Ja. No i słuchajcie, w 1938 roku te wszystkie obiekty, które tutaj są w okolicy Hulczyna, Darkowiczek i tam na zachód, oni to wszystko oddali Niemcom. Układ monachijski, Sudetenland, to wszystko przeszło do Niemiec. I co Niemcy z tym robili? Jak widzicie, on jest uszkodzony. Niemcy robili na tym po prostu testy. Potem sami w tych bunkrach siedzieli i bronili się przed Armią Czerwoną. Betonowa granica. Poczytajcie sobie o tym w Wenecu. Naprawdę interesujący temat. Tych bunkrów, tych schronów tu jest w pieruny. Ja się nie będę na tym rozwodził, ale naprawdę obiekty są imponujące. A tu mamy taki oto coś. No to tu że się nad takim jeziorkiem. Woda widać dość czysto. Chciał być ciepło. Tak sobie. Słuchajcie, możemy zrobić coś innego. No, ja się nie wypierdzielić. Rozleć do wody. Tym urzędem miał strasznie, ale ciepło woda nawet. No to dobra, no to teraz wysadź. Pogrzejcie się, jak to tam pod tą wodą jest. Chyba widać Dolny Beneszów. No, Beneszów na cześć prezydenta Czechosłowacji Edwarda Benesza. Wszyscy wiemy z historii, że był taki gościu przed II wojną światową, w czasie wojny na emigracji w Londynie i po II wojnie jeszcze przez 3 lata rządził, ale potem był taki komunistyczny zamach stanu w Czechosłowacji i Klement Gottwald przejął władzę bodajże, czyli komunista. Albo Gustaw Husak też był, ale wiem, że Klement Gottwald też rządził w Czechosłowacji. Edward Benesz, no tak nie za bardzo z Polską sympatyzował, ale potem w czasie wojny coś tam z Sikorskim próbował się dogadywać. No niewiele się to zdało. Benesz był prezydentem, no taki właśnie wspomniany Husak, to też on był tak jakby po Beneszu i przed Beneszem, bo Husak był w czasie
wojny w czasie istnienia protektoratu Czech i Moraw. Także panowie się znali, nawet haha pisał do Benesza roztamajte rzeczy. To jest urząd miasta w Beneszowie, w Dolnym Beneszowie, ale wygląda jak zamek to. No pięknie, z kamienia stawiany, częściowo z cegieł, góra otynkowana. Fajniste. Tu mamy pomnik Cypriana Lelka. W Dolnym Beneszowie się urodził, umrzył we Wodce. Pięknie. O, słuchajcie, tutaj się możemy czeskiego nauczyć. Bedrunka, motlak, motrlak, chrobak, kret, kortek, kretówka, po naszemu kretowina, pałk, czyli prusok, holubek, gołąb, szczur, wrabel, wrabec, pokrzywa, siasi, się robi. Kocianki, czyli po polsku bazie, majczek, mojek, rigol, paskwica, czyli kwiatki, pień, halusz, czyli gałąź, fujawica, o, u nas się też tak go do fujawica, czyli śnieżyca, hutny dzień, no to coś takiego jak dzisiaj. Donenrweter, czyli burza, bułuszka, brutwana, piekacz, no to brutwana, tigel, no to wiadomo, że tigel to jest po naszemu, czepani, ważeni, szeblefla, no to jest kelnia po śląsku, wercajk, no to wiemy co to jest, narzędzia, nie? Luftpumpa, no to jest genau luftpumpka. Licht, czyli też wiadomo, blatnik. Schussblech, no to słuchajcie, do rowerzystów. Schussblech. Zicja, lopuch, fyra liści. O, to jest genau po śląsku. Bezek, szczudlek, koniczyna, margareta, rumenek, hamlary, czereśnie, soseja, czyli szosa, gdzie bochenek, no to wiadomo, huki, to nie wiem co to jest, laweczka, czyli to, zista, o, zista, to jest po śląsku, krepla, proszę, po śląsku, okudlinka, Schnittbona, Schnittbun, Kobzol, Zwikla, ja to po śląsku, Majs, genau po śląsku, Feirand, to są śląskie słowa. Tego się tu nie spodziewał. Pięknie, widać, że tu o Ślązoku dbają. Tutaj też tak mamy takie podobne krajobrazy jak w tym opolskim kraju, był 2 tygodnie temu. Też miejscowości skupione do kupy, w takich skupinach. I pola, pola, pola. No, że tutaj nie było Niemiec. Znaczy się przed II wojną. Wcześniej były Prusy. Do 1918, jak Czechosłowacja powstała, były Prusy. Na
prawie była granica Pruska-Austriacku, o tym że już godą. Ale fajnie, fajnie się tu jedzie, naprawdę. I w sumie to nawet dobrze, że nie ma takiego upału. O, tu sobie barszcz rośnie, ale to nie jest ten groźny barszcz. Jest inny barszcz. Słuchajcie, są my w miejscu, kaj ponoć było w Kiesi lotnisko. Od 1928 do 1958 funkcjonowało. Wiadomo, w czasie okupacji przejęła go Luftwaffe. Tutaj mamy taki ciekawostki na temat rejonu chluczyńskiego, czyli kraiku chluczyńskiego, po polsku tak to będzie po naszemu. Generalnie rzecz biorąc, ja praktycznie większą część tego kraiku żech zjeździł, bo byłem w Kiesi, w Chlebiczowie jeszcze z Michałem, w Szczepankowicach, w Kobierzycach, w Kuchelnej, ja Sudice, Trzebą, tam też żech był, tam nawet taki czołg był w Kiesi. No to jedynie tu właśnie, w tym rejonie żech nie był, ale dzisiaj żech go już zaliczył. Ja jest kajś tu, pojademy kajś tu na Wrzesinę, Darkowice, Chać i tak. I tu jest mapa kraju Morawsko-Śląskiego, czyli Morawsko-Śląskiego województwa. To już jest Bohuslawice. Kościół, ładny obrazek, tam jest taki mural, bym powiedział, namalowany. To jest chyba Pan Jezus i 12 apostołów. Tutaj mamy jakiegoś gościa na tym chmalu, podstawówka. Ale kościół fajnie wygląda. Tu jakiś dworek też. Ciekawe, czy by się tam dało wlić. A, zabrzyte. Wszystkie kościoły trzeba zabrzyte. Naprawdę super. Tu jest jakiś krzyż. Wieża widać odnowiona. Gerowi se Jezus Chrystus. Pension Budweiser, piwowar. I też mamy taką sytuację, że jest miejscowość, chałupy naciśnięte do kupy. A poza nimi pola. Z tym, że tu przed II wojną światową Niemiec nie było, nie licząc oczywiście zajęcia przez Hitlera Sudetenlandu, bo Hitler tutaj wtedy też wkroczył. No i tutaj mamy pola, pustkowia już praktycznie, a tutaj się zaczyna miasto Bohuslawice, miasto, wieś Bohuslawice. To już za Wrzesiną, jademy na Chat. Tak, oto ścieżka, cesta, tu jest fajna. Czy pan i pani są sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce? Tak śpiewam, bo przed chwilą żeś widział, jak się ślintali dwójka ludzi. Ślintali się, ja. Ale to jeszcze jest nic w porównaniu z tym, co żeś widział wcześniej w tamtym lesie, kaj te majtki były. No i tak se jadę przez ten chat. Jadę i zdaje się, że ta miejscowość się w ogóle nie kończy. Ona jest tak długo jak glizda, dosłownie. Ale no, piwo, wino.
Ale nawet dość fajnie to tu jest pomyślane. Ja gościńce, wszystko. Kawiarnie, piwo się leje. No dobrze, niech się leje. W końcu Czechy z tego słyną. To też. Mateusz Nawrat i kołchoźnik na słupie. O, to jest norma. Zarówno w Czechach, jak i Słowacji. Chociaż w Czechach tego tak nie widać za bardzo. Spuścizna jeszcze po komunizmie. Ale w zasadzie to nie jest takie głupie, bo jak jest jakiś ważny komunikat, to przynajmniej ludzie się prędko z tego dowiedzą, nie? Słuchaj, col Rudyszwałd. A tu jakiś tabula, że się chwolą, że finansowane jest Unii. Rudyszwałd, jadymy prosto na Rudyszwałd. No tak, tutaj nieuchronnie trzeba powiedzieć, że kończymy rajza na terenie Czeskiej Republiki. Mamy Rudyszwałd za chwilę. Tutaj jeszcze jest staro celnica po prawej. Ale jak widzicie, tej granicy za bardzo nie widać. Ale z powiększamy. To jest granica państwa. Tutaj mamy właśnie przewiem graniczny absurd, który powstał w wyniku prostowania granicy. Tutaj granica przechodzi przez prywatną działkę, tam przez pole. Po prostu prostowanie granicy w latach 50. tak genialnie wyszło. I tutaj też tak mamy, że po czyimś polu idzie granica. Tutaj wiem, że ten właściciel tego domu walczy o to, żeby te granice przesunąć, ale na razie bezskutecznie. Granica czesko-niemiecka. Niemiecko szła troszkę dalej. Tutaj jeszcze ta chałupa bodajże była w Niemcach, ta druga już nie. A tutaj taki oto głupoty zrobili. No to jest Gnał Zabełków. Już się rzucają w oczy te poniemieckie chałupy z onikierem. Tutaj akurat jeszcze tak bardzo ich nie widać, ale ta tu jest po niemiecku. Po lewej stronie. Chlewy taki wielki. Wszystko co Niemcy miały. Oj, Gnał im to. Droga robią. Dobrze, nie robią. Skrzyżowanie. Dobra. Nie wiem, nawet ten czeski, ten średni ten. Odry i tam właśnie jedziemy. Mamy Andry Odry. Tutaj wzdłuż tej drogi mamy nową ścieżkę rowerową
Tu jest ginał parking. Wieża widokowa 900 metrów. Przygraniczne meandry Odry, czyli granica polsko-austriacka też, obecnie polsko-czesko. Tam się mroczy, mroczy się od południa. I tu oczywiście też kesze bydą. A to jest wszystko tutaj z betonu. Haziel jest, ja ginał. O kurde, nie ciekawie to tam wygląda. No. To tam idzie kurde kaj biomą chałupa. A tu nie ma tak, ale tam to idzie. Czyli u nas będzie lowo. A tu się jasno robi, no. Klara. Zabawiam się, że będą ludzie przy wieży. Tam je kesz podać. To mnie najbardziej martwi, ja przejadę tyle kilometrów, żeby znaleźć kesza i nie da się go potem znaleźć, bo ludzi sprawa. Ja i tu jest ginał Odra i Czesko Republika. Skrzyczne tu ponoć widać. Gdzieś Morowice. Troszkę za mgłą. Jedźcie, jedźcie. Tam widać. To nie są okolice Raciborza, tam bardziej Duża Śląsko. Tam te rejony. A, Gorzyce. Kościół w Gorzycach widać. No proszę. Szyb górniczy na Jedłowniku w Wodzisławiu Śląskim. Tam sam Hanekejś. Kościół w Rogowie. Z góry widok Raciborzu. No. Platforma widokowa w pogrzebieniu. Kejsi. No już troszkę tej zarosły kościół w Krzyżanowicach, sam Hanej widać, kościół w Zabełkowie, pradziada dzisiaj nie zobaczymy, kościół w Rudeszwałdzie, kościół w Szyleżowicach. No, już. To są te graniczne meandry rzeki Odry. Bardzo fajny teren. Widzicie, jak te ptoszki ćwierkają fajnie. Ja już tu był wiele razy. Wiemy, że tu też granica prusko-austriacko przebiegała. No, zanim tu dojdziemy, to trochę czasu minie, żeby z tą granicą prusko-austriacką tutaj dojść. Ale naprawdę no nie teraz, nie w lecie, bo widzicie, że krzaków to nie miara, to dwie chyba raczej na wiosnę albo późną jesienią. Ale tu też polecam te meandry, przyjeżdżajcie tu. Jest też fajne miejsce, żeby się pojeść, zajazd przy kominku w Zabełkowie. Ja tam dzisiaj nie będę, no bo też już jest nieskoro, da się za chwilę pakował do auta i jechał do domu. A więc dzisiejsza rajza naprawdę świetnie wyszła. Ale jeszcze się nie kończy, jeszcze jakieś 2 km wyjdzie. Ale ja się zbliżam do kesza, więc będę tutaj jeszcze 2 kesze do znalezienia. Więc będę jeszcze trochę szukał i myślę, że tak pół dziewiątej już stąd pojada. Jeszcze tak z godzinę się jedzie autem do chałupy, więc spoko. Za tydzień w te tereny niedaleko do Godowa wrócę, Tour de Silesia. Także spoko. Na żelazny szlak jademy z Tour de Silesium. Myślę, że będzie fajnie. To jest Odra, tu my już dzisiaj byli. Tu my już dzisiaj jechali. Jechałem na chwilę na most. Ostatni kesz znaleziony. 20.31. Więc to są ostatnie metry tej rajzy. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko się spakować.
jechać do domu szczęśliwie autem. Za widoka przyjechać. A teraz powiedzieć, że rajza była fajna mimo tego deszczu. Wszystko się udało, dużo keszy znalezione, przejechane i nie ma to takie trudne jak tam pisali. A już wągodum wprost, czym cię się idę zaś i siadam do machiny teleportacyjnej. Pomysłowość niektórych keszarów jest naprawdę fantastyczna. Tam jest magnes na łańcuchu umieszczony, nie będę go już wyciągał. Ta korułka i tam kajsi jest logbook. Także naprawdę mistrzostwo świata.